Przed nami największe sportowe wydarzenie tego roku, stulecie Wiktorii Jaworzno, zasłużonego i najstarszego klubu w naszym mieście. Wiktoria Jaworzno od 100 lat zrzesza w swoich sekcjach piłkarzy, bokserów czy lekkoatletów. Już 7 września o godzinie 17 na Stadionie Miejskim przy ulicy Krakowskiej w ramach obchodów stulecia klubu odbędzie się mecz sparingowy z pierwszą drużyną Wisły Kraków. Plany, żeby godnie uczcić obchody stulecia powstania klubu Wiktoria Jaworzno, już były dosyć dawno temu. Wpadliśmy na taki plan i tutaj na prośbę zarządu klubu postaraliśmy się o tak godnego rywala. Dzięki koledze, z którym grałem kiedyś w piłkę, Rafałowi Smalcerzowi, udało się nawiązać kontakt z zarządem Wisły. Te rozmowy trwały kilka miesięcy i jak widać z pozytywnym skutkiem. Zapowiada się wielkie piłkarskie święto w Jaworznie. Przeciwnik wymagający, a przede wszystkim bliski sercom jaworznińskich kibiców. No na pewno dla tych chłopców, którzy u nas są, dla większość tych chłopców jest młodych, dlatego na pewno będzie to duże przeżycie zagrać z drużyną z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. 8 września na boisko wyjdą najmłodsi zawodnicy Wiktorii, którzy zagrają w turnieju piłkarskim. Swoje piłkarskie umiejętności pokażą też byli zawodnicy klubu oraz seniorzy.